Cześć Paulina. Cześć. Dzięki, że zgodziłaś się z nami porozmawiać. Są takie dwa teksty, od których my chcielibyśmy się wspólnie z Alkiem odbić w tej rozmowie. Jeden to jest twoja książka Pojutrze o miastach przyszłości, a drugi to artykuł, który ukazał się latem w Przekroju. I oba dotykają tematu, który dla nas w tych rozmowach jest bardzo interesujący, a mianowicie przyszłości i jej możliwych wizji. I wokół tego będziemy dzisiaj krążyć. Super, lubię to. Nawet w takich niejasnych czasach, jak te, które mamy teraz, przyszłość jest wspaniałą ucieczką i też, no nie wiem, wydaje mi się, że pozwala poszerzyć sobie horyzonty i też horyzont nadziei poszerza. Także bardzo się cieszę na tę rozmowę. Dla mnie w ogóle ten twój tekst, lecąc do OZ, który znalazłem w letnim Przekroju, a on mnie znalazł gdzieś na Mazurach w takiej kompletnej głoszy, był taki no naprawdę elektryzujący, bo on dotyka jakichś takich masy wątków, które są mi bardzo bliskie. Znalazłaś szereg cytatów, których ja nie znałem, które totalnie do mnie trafiają i mam je wypisane w zeszycie. I bardzo mnie ten tekst poruszył, wiesz, a jednocześnie przyznam, że nie wiem, może niesprawiedliwie, to możemy o tym porozmawiać, ale Przekrój mam zaszufladkowany jako taki pismo bardzo fajne, ale operujące trochę retro stylistyką i takie patrzące raczej może trochę wstecz niż naprzód, więc wszystko to było dla mnie bardzo zaskakujące i ciekaw jestem chyba najbardziej, dlatego chciałem sobie porozmawiać w ogóle, dlaczego napisałaś taki tekst. Przekrój właściwie jest jak najbardziej wybiegającym w przyszłość zjawiskiem na polskim rynku wydawniczym, chociaż rzeczywiście nawiązuje do tej swojej tradycji, ale też jako kwartalnik ma pewne zobowiązania. Wiecie, my myślimy już w tej chwili kategoriami wiosny przyszłego roku i w ogóle to myślę sobie, że to jest umysłowo bardzo dobrze pobudzające do myślenia o tym, co będzie i co być może, a przyszłość też czasami bywa takim leitmotywem numerów przekrojowych i ta potrzeba wyobraźni była jednym w ogóle z tematów numeru. Ja ją w ogóle też bardzo wiążę ze swoją książką o przyszłości, bo to jest tak, ja byłam dzieciakiem wyrastającym w latach 90., gdzie pewne poczucie ekscytacji nadchodzącą przyszłością i tą granicą roku 2000 było bardzo uniwersalnie obecne w popkulturze, na takie jaranie się po prostu tym, co będzie, czego to człowiek nie wymyśli na ten 2000 rok, jak to będzie inaczej. Przeszło do popkultury jednak jako coś super optymistycznego, coś, co popychało ludzi do przodu, popychało wynalazczość, popychało właśnie samą wyobraźnię. I ja w momencie, w którym żeśmy jako ludzkość przebiegli tę magiczną granicę nowego stulecia, poczułam, że wszyscy wpadli w zadyszkę i zaczęliśmy mielić po prostu jak chomik w takim kołowrotku, bez jakichś ekscytujących wizji przyszłości. Ja bardzo zaczęłam tęsknić za tym, żeby ludzie mieli odwagę i taką zajawkę na to, co będzie. Bo jednak ten XXI wiek zaczął nam się przydarzać, ale bez jakiegoś takiego seksapilu futurystycznego nagle okazało się. I ja wyruszyłam w podróż po miastach przyszłości, szukając tej przyszłości właśnie z poczucia deficytu myślenia o tym, co będzie jutro. Bo wiecie, nagle na 15 lat zniknęły hollywoodzkie wizje lotów na Księżyc, podbijania kosmosu, które są takim super dobrym barometrem tego, czy naukowcy, czy ludzie i twórcy przede wszystkim, i pisarze, zaraz powiem, dlaczego wydaje mi się to super ważne, myślą o tym, co być może, nie o tym, co jest, bo teraźniejszości jest tak strasznie dużo i codzienność nas tak przygniatała ilością zdarzeń do ogarnięcia, do zupdate'owania swoich umysłów, że tej przestrzeni na wymyślanie tego, co może się pojawić, okazywało się, że za mało. Ten margines wyobraźni się kurczył, dlatego że byliśmy po prostu przywaleni nadmiarem zdarzeń tu i teraz. I to jest szalenie niebezpieczne. To jest też w ogóle wspaniale na przykład opisywane przez Jonathana Krarego w Ekonomii 24/7. Pisanie o tym, że właściwie sen, śnienie i możliwość wyśnienia sobie jakichś alternatyw wobec codzienności są ostatnim bastionem wolnego człowieka, dlatego że tego jeszcze nie udało się urynkowić i sprzedać. To jest taka mądra myśl, która
u mnie wywołała też ciarki na plecach, jak sobie pomyślałam o tym, że to jest prawda, że jesteśmy tak strasznie skupieni na update'owaniu się i na przykład na gonieniu własnych telefonów i dowiadywaniu się, co one nam mają do powiedzenia, że przestaliśmy sobie cokolwiek wyobrażać. To jest dokładnie ten sam kazus, co z dziećmi, które kiedyś wisiały na trzepaku i miały czas, żeby wyobrazić sobie zabawkę, którą następnie zrobią z trzech patyków i kawałka gumy, a ludźmi, którzy robią fikołki po prostu tak często, że kręci im się w głowach, ale już nie potrafią niczego wymyślić, bo po prostu nie mamy na to czasu. I ta kompresja czasu w teraźniejszości jest w jakimś sensie przerażająca. Otóż ja uważam, że na to jest jedno lekarstwo i tym lekarstwem jest wyobraźnia. I ja w ogóle ruszyłam w podróż do miast przyszłości, w taką daleką, samotną drogę przez świat, odwiedzając kilkanaście wielkich i małych metropolii, żeby sobie zobaczyć właściwie, czy architekci, planiści, urbaniści mają tą fantazję, mają tą odwagę wymyślania, podczas gdy my jesteśmy zbyt zajęci, właściwie sprowokowana przez pisarza, przez wielką gwiazdę fantazy i fantastyki Neila Gaimana, z którym kiedyś przez zupełny przypadek robiłam wywiad. On jest strasznie zajętym człowiekiem, nie miał czasu na ten wywiad, więc wsiadłam z nim do pociągu jadącego z Warszawy do Krakowa i w trakcie tej jazdy w przedziale z pięciorgiem niechcianych świadków odbywałam rozmowę. Słuchajcie, ja ten wywiad odbywałam przypadkiem i tego przed nim nie ukrywałam. Zachorowała moja koleżanka, więc powiedziałam mu szczerze, nie czytam science fiction, co tracę? I ten człowiek mi powiedział, że tracę strasznie dużo, dlatego że wszystko, w czym żyjemy, cały ten Matrix, cała nasza codzienność została przez kogoś napisana. I gdyby nie pisarze wybitni, wymyślający różne światy, to tego, co dzisiaj mamy, by nie było. On powiedział mi w bardzo prosty i przekonujący sposób, że wszystko, w czym żyję, zostało przez kogoś już wymyślone. I ja sobie zdałam sprawę, że przyszłość jest możliwa pod warunkiem, że ktoś ją dla nas wymyśla, że ktoś ma tą odwagę, nadziei i zmyślenia. Słuchaj, ale no bo, tak mówiąc metaforycznie, czy odwiedziłaś jakąś polską metropolię w poszukiwaniu przyszłości? Bo ja mam takie poczucie, że mamy trochę jakiś deficyt. No myślę, że mamy ogromny, wiesz, ja w ogóle w książce ujęłam z bodaj 9 opisanych miast, a te miasta wybrałam jako bardzo takie reprezentatywne dla pewnych trendów i tendencji ogromnych i jakby rządzących w ogóle rozwojem miast na świecie. Wśród tych metropolii jest tylko jedno miasto europejskie w ogóle. Wybrałam Kopenhagę, co pewnie was, specjalistów od miast, nie zdziwi, no bo jednak ona od końca lat 60. jest takim wzorem dla świata, pewnym laboratorium. Ja myślę, że jest też trochę domem dla lalek, ale rzeczywiście ona pokazuje, że stare można unowocześniać. Europa jest stara, w Europie jest mało miejsca do budowania nowych miast i Polska jest dla Europy w tym sensie bardzo reprezentatywna, że chociaż różne zmiany u nas zachodzą, my zupełnie nie jesteśmy zdjęci z tej mapy zmian. Ja uważam, że Polska jest w idealnym środku pewnych światowych tendencji i problemów, czyli szans i różnych przeszkód rozwojowych, dlatego nie była przypadkiem wystarczająco radykalnym i ekscytującym do opisania, a ja się jednak w książce zdecydowałam na no, jakieś ekstrama, na takie bardzo wyraziste przykłady, jak nie wiem, Masdar budowany przez technologów, czy Songdo koreańskie, które też jest jakby całkowitym konceptem. Także chyba brak takiej, wiesz, wyrazistości zdecydował o tym, że ja nie dałam polskich miast, ale to jest bardzo ciekawe, że mam poczucie, że polskie miasta są bardzo dobrymi reprezentantami wszystkich tych trendów, których dotykałam i w ogóle uważam, że są relatywnie dobrymi miejscami do życia. To ciekawe, a jednocześnie też moją uwagę zwróciło, że ta twoja książka jest skonstruowana w taki sposób, że jakby poszczególne rozdziały poświęcone różnym miastom otwierają, znaczy poprzedzają takie wkładki na temat różnych postaci. Wiele z tych postaci to postaci historyczne i jakby takich wizji dotyczących, jakby wizji, które oni tworzyli, jakichś wizji przyszłości. I są to często bardzo odważne, bardzo szalone wizje, które proponowały taką radykalną transformację wszystkich sposobów życia. Mamy tam Fresco, Le Corbusier, O'Neill'a, Howarda. I czy ty widzisz podobną wizyjną energię dziś, czy w swoich podróżach, albo wokół siebie? Czy myślisz, że to jest tak, że oni to są postacie historyczne i te wizje już były powiedzmy 100 lat temu, czy 50 i jakby w pewnym sensie wiek XXI, jak wspomniałaś na początku z tą zadyszką, trochę nam odebrał te wizje, my już ich nie mamy, nie tworzymy ich?
Rzeczywiście lepiej z tym było w wieku XX. Zdecydowanie wydaje się, że być może takie doświadczenia totalitaryzmu, wywrócenia świata do góry nogami, kompletnego rozsadzenia, eksplozji systemu wartości, który z kolei bardzo silnie inspirował do nadziei na stworzenie nowego człowieka i jego nowego otoczenia. No i oczywiście to, że wynalazczość była, wydaje mi się, wiecie co, bardziej też możliwa do wyobrażenia sobie. To znaczy my wszyscy wiemy, że dzisiaj przełomy technologiczne objawiają się na takich mikropoziomach. Mówimy o nanotechnologii, którą bardzo trudno sobie wyobrazić, pokochać, ubajkowić, ubaśniowić, w ogóle przetransponować na popkulturę. Tak? To już nie jest jakaś pompka, to już nie jest, nie wiem, mobilny samochód, który tak naprawdę jest mieszkaniem, to już nie jest wizja miast dryfujących w chmurach. Tak? To już dzisiaj wydawałoby nam się naiwne, jak wspaniałe skądinąd filozoficzne przypowieści Lema. Nie ma już pewnego rodzaju naiwności, baśniowości, czy takiej, powiedziałabym, generalnych trendów, czegoś, co można zgeneralizować do takiej fajnej, fabularnej wizji. Mamy natomiast jakby bardzo chyba przykrą świadomość, że zaczynają się realizować w codziennej rzeczywistości wizje, na przykład Margaret Atwood, co do jakby przyszłości organizacji społecznej, jak z opowieści podręcznej, i myślę, że tutaj sama pisarka miała nadzieję, a na pewno się nie spodziewała, że będzie się taka organizacja społeczna urzeczywistniać. Myślę, że wiesz, jest trochę gorzej z pewną odwagą do wyobrażeń. Paradoksalnie myślę, że COVID i wielki globalny kryzys, który on wywołuje, jest jak najlepszym terytorium dla rozkwitu nowych wizji, dlatego że my doświadczamy kryzysu codzienności i rzeczywistości w sposób niesłychanie dotkliwy i totalny w tej chwili, i na to musi się pojawić odpowiedź w postaci pragnienia dużej zmiany. Natomiast opowiem Wam o takiej wizji, na którą ostatnio trafiłam. Ona jest dosyć namacalna. To jest pomysł architektów hiszpańskich z takiego studia Gualard, jeśli dobrze je wymawiam. Oni odpowiedzieli na przetarg niestety Chińczyków, a Chińczycy mi się nie kojarzą z wyobraźnią szczególnie. Chińskie władze zamówiły projekt miasta pandemicznego, osiedla pandemicznego. No i tutaj pojawiła się pewna wizja stworzenia takiego zamkniętego osiedla, które odpowiadałoby na jak największą liczbę potrzeb i w dodatku na przykład posiada bardzo rozległe tarasy przy mieszkaniach. Tarasy nie tylko zapewniające możliwość wietrzenia się, jakiejś drobnej aktywności fizycznej, uprawiania sobie ogródków, czyli zapewniająca samowystarczalność taką i w minimalnym zakresie bycia w kontakcie ze środowiskiem zewnętrznym, ale też samowystarczalność żywnościową. To osiedle miałoby mieć swoje szklarnie, tak, czyli no, pewne pomysły, które już znamy, prawda, takiego miejskiego uprawiania żywności, ale też te szerokie tarasy miałyby ułatwiać lądowanie dronów z paczkami. Te osiedla dysponowałyby przestrzeniami wspólnymi z drukarkami 3D i innymi na przykład sprzętami, które pozwalałyby wyprodukować różne artykuły pierwszej, drugiej lub trzeciej potrzeby. No i to by było takie osiedle, w którym cała masa naszych codziennych potrzeb jest zaspokojona. No i teraz, czy to brzmi rewolucyjnie? Nie, przepraszam, to brzmi jak trochę zmodyfikowana Jane Jacobs, która mówiła, że nasza najbliższa ulica powinna nam oferować jak najwięcej zaspokojenia różnorodnych naszych potrzeb, po to, żebyśmy w ogóle chcieli na nią wychodzić, przystawać, spędzać tam czas, być w relacjach z ludźmi, załatwić szewca, krawca, spożywczak, doładowanie do telefonu oraz na rogu ulicy pogadali z sąsiadką. Tak? I ta kobieta w połowie lat 60. de facto dostarczyła nam odpowiedzi, która dzisiaj jest bardzo trafną odpowiedzią na wielkie pandemiczne wyzwania. Myślę, że kryzys wyobraźni, Olu, trwa. Nie spotkałam się z żadną brawurową wizją, natomiast mam absolutne poczucie, że to nie jest dobrze, że powinniśmy dzisiaj mieć odważnych młodych architektów, planistów, urbanistów, technologów, którzy mówią, słuchajcie, to jest super okazja, żeby miasta przeorać, ponieważ wszystkie pandemie w historii były właśnie okazją do tego, żeby wywalić do góry nogami różne rozwiązania miejskie. Mhm. Ja się tak zastanawiam, czy
Bo na przykład wypisałem sobie, masz taki cytat Stoflera, że myśląc o przyszłości lepiej zbłądzić w kierunku śmiałości niż rozwagi, prawda? No i przykładam to do czegoś, co się już zaczyna mówić kryzysu technologicznego. Już słyszałem takie opinie, że tak należałoby opisać stan rozwoju technologii, prawda, gdzie nie wiem, Zuckerbergowi trudno odmówić śmiałości. I też w pandemii mam wrażenie, że przy tym natłoku złych rzeczy takie mówienie o jakimś takim śmiałej wyobraźni aż może brzmi dziwnie. Byłem w takiej debacie, gdzie Eliza Kruczkowska, która sobie bardzo ceni, ona jest teraz w Polskim Funduszu Rozwoju, zajmuje się innowacyjnością, edukacją, powiedziała właśnie z góry się tłumacząc, że ona by chciała, mówiła to we wrześniu i trochę jej się przepowiednia spełnia, żeby pandemia jeszcze trochę potrwała, bo może to nam da ten przestrzeń, ten czas, żeby poeksperymentować, bo jeśli ona się skończy, to zaraz wrócimy z powrotem, prawda, do tego, co było. I ona z góry się zastrzega, że to jest niemal niezręcznie jej to mówić, no bo, prawda, no bo i czy ty nie widzisz tutaj jakiegoś takiego problemu z mówieniem o tej odwadze, bo wiem, że z wyobraźnią to trochę co innego. Na wyobraźnię oczywiście mamy miejsce, ale jak dodamy tą śmiałość, no to mi się wyświetla Elon Musk, który jest co najmniej ambiwalentnym bohaterem dzisiejszych czasów, jak myślisz? Wiesz co, myślę sobie tak, że to jest kwestia tego, jak długą perspektywę przyjmiemy, dlatego że pandemia budzi przede wszystkim strach. Strach jest dla wyobraźni, odwagi, śmiałości, wymyślania w ogóle czegokolwiek absolutnie zabójczy. I krótkotrwała pandemia byłaby lekkim zaburzeniem business as usual, ale potem byśmy wrócili do tak zwanej normy, chociaż zobaczcie, jak wielu ekspertów w bardzo różnych dziedzinach mówiło, to już będzie new normal, to nie będzie powrót do tego, co było. I właściwie wiemy to od samego początku, że ten kryzys jest tak głęboki i tak wszechobecny i my właściwie widzimy dopiero kolejną jego fazę, bo jeśli szukać jakichś metafor, to taka fala tsunami, która idzie ze środka oceanu i ona będzie pociągała ze sobą bardzo duże konsekwencje, które myślę, że przede wszystkim zmienią nasz styl życia. A miasta to nie jest architektura z plątanina ulic, parę budynków i trochę węzłów komunikacyjnych, to jest przede wszystkim to, jak my żyjemy na co dzień, jak używamy tej architektury, jak używamy tej przestrzeni i jak ją będziemy redefiniowali i to się stanie bez wątpienia. Wiesz, myślę, że oczywiście, ponieważ sama jestem osobą odczuwającą strach, lęk związany z pandemią, bo jest to zagrożenie bezpośrednie dla naszego życia, a także bezpośrednie zagrożenie dla naszego stylu życia i my po prostu widzimy, jak to się rozpada, to jest naturalna reakcja. Ale jednocześnie kryzys jest naturalnym momentem dla poszerzania horyzontów i dla poszukiwania pytania na odpowiedzi na pytanie, czy myśmy wszystko do tej pory robili dobrze, że to się tak teraz udaje rozwalić i rozpaść. Myślę, że my wszyscy jesteśmy już za tym momentem zdania sobie sprawy, że pandemia jest aspektem zmian klimatycznych, a zmiany klimatyczne są aspektem takiego intensywnego buszowania gatunku ludzkiego na planecie. To jest w dużej mierze prawda, to jest bardzo uproszczona myśl, z której większość z nas już sobie zdaje sprawę. I teraz, wiesz, na przykład rozmawiałam z Jasonem Hickelem, brytyjskim ekonomistą, autorem książki Degrowth, która się ukaże w Polsce jako odwzrostowienie, czyli autorem, jednym z autorów myśli o tym, że my nie mamy sobie przemyśleć teraz tego, jak stymulować wzrost gospodarczy, najlepiej przez inwestycje państwowe oraz, nie wiem, jakiś nowy New Deal, prawda? Tylko, że my właściwie w tej chwili jesteśmy w świetnym momencie, żeby posłuchać wielkich globalnych ruchów młodzieżowych, które mówią, a wywalcie ten cały liberalny model do śmieci, dlatego że tylko rezygnacja z myślenia wzrostowego może nam przynieść jakąś dużą zmianę. I to jest myślenie o wykopaniu kamienia milowego i wywaleniu go na śmietnik. To jest bardzo odważna idea i szczerze mówiąc, nie czytałam bardziej inspirującej książki od bardzo dawna. I też pytałam Hickela, czy to jest aby na pewno dobry moment, żeby proponować ludziom rewolucję. On uważa, że najlepszy, dlatego że prawda jest taka, wszystkie nasze stare sposoby myślenia i nasze stare dobre poczucie bezpieczeństwa właśnie trzeszczy i się wali. No więc kiedy zadać sobie pytanie, czy możemy żyć naprawdę inaczej niż nie teraz, kiedy paradoksalnie jesteśmy przynajmniej wyzwoleni z tego kołowrotka chomiczego, o którym mówiłam na początku. Mhm. Lepszego momentu nie będzie, jakkolwiek paskudny ten by nie był. To, co też teraz przypomina mi się, kiedy to mówisz, to to, że ty cytujesz też w swojej książce
to słynne powiedzonko z Wall Street, rozsiądź się wygodnie i rozkoszuj się kryzysem. I momenty kryzysu jako takie punkty zwrotne, no one jakby są takimi momentami do tego, żeby próbować zaczynać na nowo. I trochę się mówi też o tym, że w pewnym sensie wiek XIX skończył się tak naprawdę na pierwszej wojnie, prawda, która była tym wyłomem. I być może już słyszałam takie głosy, wiek XX tak naprawdę też kończy się właśnie teraz, a nie skończył się na tej cezurze roku 2000. Ale zastanawiam się nad tym, jak to jest, żeby takie jakby, jak doprowadzić do tego, żeby takie nowe, świeże wizje mogły zacząć się wykuwać. Ty trochę mówiłaś o takiej potrzebie takich jakby trochę wizjonerów i producentów tych wizji dla nas, to znaczy takich osób czy grup być może, i może młodzieżowy strajk klimatyczny i tego rodzaju rzeczy są właśnie tym, ale jestem ciekawa, co myślisz, bo skoro właśnie jesteśmy w takim momencie, kiedy moglibyśmy spróbować myśleć i wymyślać nasz świat na nowo, to jakby gdzie szukać tych wizjonerów i czy ty ich gdzieś widzisz, oprócz tego, co już jakby powiedziałaś o pozwzroście? Pozwzrost się na pewno bardzo wiąże z młodzieżowym strajkiem klimatycznym, z Sunrise Movement, z Extinction Rebellion. Ja akurat nie będę tu może bardzo oryginalna, ale ich obciążać nadmiarem nadziei i sprawczości, bo te grupy fantastycznie rozprzestrzenione na całym świecie młodych ludzi, którzy są gotowi myśleć w ogóle innymi ekonomicznymi kategoriami, one już są, one są obecne. To są ludzie, którzy już realnie wchodzą z nowym światopoglądem, ale oni jeszcze nie wchodzą do gry, bo ja bardzo cenię Gretę Thunberg, natomiast nie cenię tych panów, którzy ją w sposób taki bardzo patronizujący poklepują po ramieniu jak grzeczną dziewczynkę i jadą dalej ze swoimi ustaleniami z Davos. Natomiast wiemy, że realnymi decydentami pozostają oni. I teraz tak, na pewno byłabym za tym, żeby wspierać wszystkie grupy nacisku, takie jak właśnie tego typu ruchy, które i jakby przyłączać się do nich, to słuchać ich z uwagą, bo też to jest to pytanie o to, czy żeby dokonać rewolucji, wszyscy musimy zmienić sposób myślenia? Nie. Żeby dokonać rewolucji, patrząc na przykłady historyczne, potrzebna jest jakaś grupa myślących na nowo, którzy znajdują jakiś rodzaj tuby czy wpływowości. I to wydaje się, że te ruchy wspomniane przez nas mają to. To znaczy pewną globalną atencję im się udaje uzyskiwać. Oczywiście problemem komplikującym ten obrazek jest krótka linia czasu, jaką mamy, bo mamy jakieś 20 lat na podjęcie radykalnych decyzji, jeśli przyjmiemy analizy badawcze dotyczące szybkości zmian klimatycznych i nieodwracalnego ocieplenia planety, więc to dodaje dreszczyku emocji. Ale odpowiadając jeszcze na to pytanie, gdzie szukać wizjonerów? Tam, gdzie być powinni. Powinni być dzisiaj na uczelniach, powinni być dzisiaj w ośrodkach badawczych, powinni być dzisiaj na zajęciach na pierwszym roku studiów z architektury i urbanistyki, powinni być w kulturze i powinni, mam nadzieję, że w tej chwili na całym świecie pracują pisarze i nie robią szybkich pisanych na kolanie książeczek o tym, jak pandemia zmieni świat, tylko siedzą w domu, przeżywają różne rzeczy i za lat kilka zobaczymy wydania książek, które nie są bieżącym, takim płytkim i publicystycznym obsłużeniem tego lęku, w którym się wszyscy znaleźliśmy, tylko przyniosą pewne autentyczne wizje. Science fiction się ma w ogóle na świecie całkiem nieźle i liczę, że nie wiem, Cixin Liu napisze jedno wspaniałe opowiadanie, które pobudzi do wyobraźni, które będą też czytali naukowcy. Wiecie, nie ma takiej prostej przekładni, to mówiła pewna lekarz medycyny chińskiej, do której kiedyś chodziłam, człowiek nie pompka, że się naciśnie i z drugiej strony coś wyjdzie. I jeżeli patrzymy w ogóle na historię innowacji, to one się dzieją i dokonują równocześnie, równolegle w różnych ośrodkach. Tak? Czyli ja mam nadzieję, że to, co dzisiaj robią lekarze, opracowując nowe metody szczepionek, testując pewne nowe technologie w nowych teoriach, że siedzą pisarze w domach, boją się o siebie, o rodzinę, ale też mają bardzo dużo czasu, więc zaczynają pracować kreatywnie, że to robią prawdopodobnie, bo na przykład pobudzenie wśród architektów i planistów miejskich jest bardzo duże. I wśród nich jest, mam poczucie, taki moment zelektryzowania i w ogóle bardzo silnych nadziei.
i one nie są przegrzane. To nie jest ekscytacja chirurga, który właśnie zobaczył rozwalone kolano i będzie miał fajną nową robotę z płytkami tytoniowymi. Ja raczej mam poczucie, że to jest ekscytacja wynikająca nawet nie z tego, że dzisiaj jest dobry moment na wymyślanie przyszłości. Dzisiaj jest świetny moment na aplikowanie przyszłości, wymyślonej, opracowanej w raportach i w różnych wizjach kilkanaście, kilkadziesiąt lat temu. Bo prawda jest taka, że nam się dzisiaj super świetnie przydają wizje Jane Jacobs. Nam się dzisiaj bardzo okazują przydatne pomysły miasta w 15 minut, które wcale nie są nowe, tylko teraz jest rewelacyjny moment, żeby je zaaplikować i teraz politycy są w dramatycznej, palącej potrzebie, żeby je aplikować, ponieważ jest właśnie połączenie tamtej wizji z dzisiejszą presją społeczną i presją użytkowników. To znaczy, jeżeli ja mam się bać tłoku w metrze, to ktoś będzie dzisiaj musiał zacząć wdrażać szybciutko internet rzeczy, mówiący mi, który pociąg metra jest zatłoczony, a który nie jest. I czy mogę sobie jeszcze skoczyć do kiosku po gazetę. Czy ja mam wchodzić do budynku Urzędu Miasta, czy mogę sobie spojrzeć na licznik na parterze, który mi mówi, że w tym momencie w budynku znajduje się 500 osób i to już wchodzi na czerwone, więc lepiej poczekaj, wróć za godzinę. Tak? Czyli my w tej chwili mamy tak naprawdę szansę wdrożyć być w praktyce wiele wizji, które zostało wymyślonych. Przyszłość to nie jest coś z krótkim terminem spożycia. To jest danie, które się serwuje na ogół dziesiątki lat po tym, jak w ogóle ktoś wpadł na jakiś pomysł. Jest to jeszcze sobie myślę danie, które trzeba regularnie jeść, wiesz, żeby się tymi mikroelementami przyszłości wypełnić, ale z tymi miastami to jest ciekawe, co mówisz. Fajnie, że wspomniałaś o politykach, bo ja jednak myślę, że to jest niezły czynnik blokujący. Znaczy, wiesz, takie rzeczywiście proste patenty już sprawdzone, popychające miasta w przeszłość, można już było w tym roku wykonać. W Warszawie na przykład, w której we trójkę mieszkamy, czy w innej dużej polskiej metropolii, która na przykład mogła zamknąć centralną ulicę dla ruchu rowerowego. Bo wiadomo, bo były problemy z transportem publicznym, ale jest to też niezły gest ekologiczny, no nie muszę wam tłumaczyć, prawda? I to zrobiły duże miasta, tu nie potrzeba, tu nie jesteśmy zacofani z jakąś technologią, prawda, czy z czymś. I właśnie może teraz sobie myślę, że chodzi o wyobraźnię tej klasy politycznej, bo na razie mówimy głównie o takim wyobraźnieniu, właśnie wyobraźni architektów, twórców. Ja z tym mam duży kłopot, bo wydaje mi się, że bez tych umownych polityków to przetestujemy te pomysły w skali jakiejś ulicy, wiecie, w skali jakiegoś tam pustostanu lub jakiejś niezagospodarowanej przestrzeni na przedmieściach. No bardzo kibicuję tym polskim miastom, bo chciałbym żyć w tych miastach w przyszłości. Na razie średnio to widzę. Wiesz, absolutnie dotknąłeś tutaj kluczowego problemu, dlatego że politycy są jakby głównymi blokującymi. Tak? Oni muszą mieć procedurę, oni muszą mieć pewność, tam budżet przeplanować sobie i okazuje się, że w iluś tam miastach Europy i świata przyszły bardzo szybkie reakcje. Tylko myślę, że to są miasta, które już miały pewien plan i teraz dostały impuls, żeby go wdrożyć. Tak? Mediolan wydłużył ścieżki rowerowe, to samo zrobiło Medellin, które w tym akurat jest pionierem w tych sprawach, więc my mamy kilkanaście przynajmniej inspirujących przykładów ze świata, że burmistrzowie z kupy papierów, co do których mieli podjąć decyzję, wybrali teraz te dotyczące ścieżek rowerowych, odtłoczenia transportu publicznego, udostępnienia placów publicznych i tak dalej. Jest parę przykładów na to, że można zadecydować bardzo szybko i na lekko. Ja w ogóle uważam, że fajną odpowiedzią pandemiczną w miastach godną naśladowania jest w ogóle myślenie kategoriami pop-upu, bo w przynajmniej kilku miastach pojawiły się takie rozwiązania, że okej, sklepy zamknięte nie są dla nas dobre, super, no to zamknijmy to wielkie skrzyżowanie, po którym aktualnie nikt nie jeździ, zróbmy z tego plac publiczny, na którym powstaną sklepy typu pop-up i te wszystkie kawiarnie i inne tam miejsca mogą sobie funkcjonować. Zachowujemy relacje społeczne, redefiniujemy przestrzeń publiczną, zapewniamy ludziom zdrowie psychiczne, bo się spotykają, zapewniamy usługom przetrwanie. Naprawdę masa korzyści z prostych, lekkich rozwiązań, które ani nie wymagają właśnie czasu. One przede wszystkim nie wymagają czasu w wymyśleniu wielkiego planu i jego introdukcji, ani właśnie budowania nowego typu budynków. To jest też kwestia tego, czy jacyś politycy chcą ułatwić redefiniowanie przestrzeni. Bodaj w Wilnie wielkie lotnisko zmieniono w kino samochodowe, tak? Przynajmniej tymczasem. Czy to wymagało nakładów infrastrukturalnych? Nie. I właśnie wiemy z przykładów miast latynoamerykańskich, że w ogóle
ciężkie infrastrukturalne rozwiązania pod tytułem buldożery albo przywracanie stref pieszych i tak dalej, to są trudne rozwiązania, kosztogenne, czasochłonne. Natomiast zmiana zachowań ludzkich przychodzi dużo szybciej i dużo łatwiej. I to też wiemy właśnie z tych eksperymentów przede wszystkim latynoskich, ale też na przykład kopenhaski, tak? Czyli że tych samych ulic jesteśmy w stanie jutro używać na nowe sposoby i to jesteśmy w stanie zrobić szybko. I teraz czy można te opustoszałe, nie wiem, straszące biurowce zmienić w apartamentowce? Można. Czy można ułatwić biznesowi tego typu decyzje? Można. Biznes w ogóle reaguje dużo szybciej, bo musi zarabiać, prawda? Więc to, co politycy mogą robić, to jednak ułatwiać te ścieżki decyzyjne, likwidować biurokrację. Fajne jest to, co mówi bardzo wielu aktywistów miejskich, że pandemia jest wielką szansą na odnowę moralną miast. To brzmi bardzo hucznie, ale w gruncie rzeczy chyba się będzie musiało wydarzyć, dlatego że my to wszyscy widzimy w tej chwili czarno na białym. Częściej chorują mieszkańcy dzielnic prekarnych, częściej chorują i gorzej chorują kolorowi niż biali. Czyli generalnie gorzej w pandemii radzą sobie wszyscy nieuprzywilejowani mieszkańcy miast. Miasta na całym świecie były radykalnie nieuczciwe, radykalnie niesprawiedliwe. Pandemia to zasila, nikt nie ma co do tego złudzeń, ale to jest dokładnie to, co się działo w Londynie czy Paryżu w wieku XIX. Musiała przyjść jakaś potworna zaraza, żeby się skończyło wylewanie gnoju do rynsztoka i żeby nastąpiły nie tylko przemiany infrastrukturalne, ale właśnie w sposobie myślenia, że nie może być tak, że w Nowym Jorku polskie, żydowskie rodziny tłamszą się na 6 metrach kwadratowych i umierają na tyfus, tak? Że w pewnym momencie się kończy zgoda społeczna na coś, do czego przywykliśmy. Ja myślę, że w tym wymiarze akurat możemy zobaczyć jakieś zmiany. Wydaje się, że w Ameryce dużo rzeczy buzuje w tym wymiarze. Jak wy wiecie, a nasi widzowie może częściowo wiedzą, Ameryka jest takim specyficznym krajem, który ma bardzo nienowoczesne miasta i w ogóle dziwnym krajem, który ciągle te swoje miasta jakby nienawidzi za coś. I tak jednak ruch antymiejski jest tam bardzo silny i w tej chwili duża część klasy średniej zadeklarowała, że się wyprowadza na jakieś głębokie suburbia, czyli wracamy do leitmotywu niedobrych przedmieść, które tak naprawdę nikogo nie uszczęśliwiają, tylko powodują więcej otyłości, więcej zawałów i nic dobrego w ogóle nie przynoszą. Natomiast no, na przykład Richard Florida mówi, że co najwyżej 20% tej klasy średniej deklarującej dzisiaj, że ucieknie z miast, naprawdę z niej ucieknie. Tylko teraz to też jest ciekawe, przepraszam Was, że tak falowo mówię, ale przychodzą mi do głowy różne rzeczy, które już się w tych miastach zmianowo dzieją, że wydaje się, że pewien system wartości, z których złożone jest miasto współczesne, rzeczywiście już ulega zmianie, czyli kończy się zgoda na tą taką bezczelną nierówność, czyli na to, że żaden, nie wiem, absolwent uczelni w Londynie jeszcze rok temu nie mógł nawet marzyć, że za życia kupi sobie mieszkanie w Londynie. Od razu myślał w kategorii 50 mil, bo nie było go stać, dlatego że szejkowie arabscy oraz klienci Airbnb wywindowali ceny mieszkań w jego mieście tak, że on po prostu nie miał na to żadnych perspektyw. Amsterdam, Barcelona, inne europejskie miasta już to tną. Nie będzie apartamentów dla szejków, nie będzie apartamentów dla turystów na długoterminowy wynajem, bo właśnie politycy mają dobrą okazję, żeby nie wkurzając przesadnie biznesu, zrobić to, czego się społeczności miejskie od dawna domagają i możemy mieć nadzieję, że w tym sensie przynajmniej jakaś sprawiedliwość dostępu do bycia i życia w mieście zostanie, no może nie totalnie przywrócona, ale przynajmniej, że będzie jakiś silny nacisk tutaj na równowagę, że ci politycy się budzą. Być może też będzie tak, że chcąc wygrać następne wybory z kompletnie zmienionym systemem wartości popandemicznym, nie będą mieli wyjścia, będą musieli słuchać tych nacisków. To akurat jest bardzo optymistyczne. Być może właśnie tak będzie i też mi się wydaje to bardzo ciekawe, co powiedziałaś o tym, że możemy też sięgnąć trochę do szuflad po różne pomysły i ostatnio akurat z wieloma architektami rozmawiam o pomysłach tam z początku XX wieku, które jakby na różne sposoby być może zostały zrealizowane lub nie, ale być może dziś one wciąż nadają się do realizacji lub są pewnymi inspiracjami, a możliwości technologiczne, które mamy, radykalnie się zmieniły i one mogą tchnąć w te różne odważne wizje, na przykład modernistyczne, jakieś nowe życie. Ale bardzo liczę na to, tak zmierzając do podsumowania, że będzie tak, jak ty przeczuwasz i też ja wyczuwam w tobie jakieś
jakiś optymizm i nadzieję na to, że być może ten moment kryzysowy nas jakoś też nastroi do tego, żebyśmy poszukiwali zmiany i jakby budowali w sobie gotowość na tę zmianę. I bardzo bym sobie tego i nam życzyła. No. Prawdę mówiąc, jest tak, że jakby przed świtem najciemniej. I historia też miast pokazuje, że duże kryzysy, również kryzysy zdrowotne, miastom służyły. Tylko to jest tak, w krótkiej perspektywie strach, niepokój, obawa i poczucie utraty jest uzasadnione, jest na miejscu. Ono towarzyszy nam wszystkim. Zanim będzie lepiej, będzie gorzej. Ileś biznesów miejskich upadnie. A zobaczcie na przykład Warszawę, która jest przecudownym przykładem tego, że ten grassroots level movement potrafi przepisać miasto. Ja wiem, jaka Warszawa była 15 lat temu, jak bardzo jej nie cierpiliśmy. Wiem, jaka jest dzisiaj, jak bardzo ją kochamy, bośmy to zrobili. Zrobiło to bardzo wielu młodych ludzi, mikroinwestycjami, ogromnym wysiłkiem, pomysłem. Te wszystkie jakby małe lokale, całe jakby życie, które się rozprzestrzeniło ze śródmieścia i pięknie rozłożyło na dzielnice, które mają swoje kultowe małe knajpki, które mają swoją tożsamość, które nam dały powody, żeby być na swoich ulicach i naprawdę o nie dbać i je kochać. To jest piękna zmiana, która się dokonała absolutnie między nami, między ludźmi, która się dokonała z niedużą pomocą władz miasta, ale ta nawet nieduża pomoc była naprawdę decydująca i fajnie, że tam się coś zmieniło w sposobie myślenia na górze, jakoś, a przynajmniej zaczęło się zmieniać. I myślę sobie tak, że czy 10-15 lat to dużo, czy mało? To oczywiste jest, że my możemy być się niecierpliwi i bardzo potrzebujemy leku na lęk. I pierwsze jakieś tam powody do myślenia z nadzieją o szczepionkach, o uspokojeniu sytuacji globalnej już mamy, ale wyobraźnia potrzebuje troszeczkę dłuższej perspektywy czasu i jak sobie ten kadr rozszerzymy, to naprawdę mamy powody do nadziei. Wszystkie pandemie w historii miast powodowały do radykalnego zwiększenia jakości życia w mieście. I myślę, że teraz się zaczną wydarzać te zmiany, o których słyszeliśmy, czytaliśmy tylko w teorii, wręcz już powiedziałabym nużącej i męczącej. Internet rzeczy wejdzie mocniej. Silniejsza infrastruktura komunikacyjna w miastach, ona się wydarzy. Część bogatych, którzy wyjadą za miasto, goodbye and good luck. Zwolnijcie miejsca pracy, zwolnijcie mieszkania dla tych, którzy potrzebują tańszych mieszkań i przestrzeni do życia. Ci, którzy już z miast wzięli najważniejsze, czyli klasa średnia 35+, może wyjeżdżać, bo to są ludzie, którzy zrobili networking, zdobyli pracę, zdobyli wykształcenie, usługi mogą kupować zdalnie. Jedyne, o czym marzą, to jest przestrzeń. Proszę bardzo, jedźcie, wydawajcie pieniądze na piękne ogrody. Zostawcie przestrzeń młodym, którzy potrzebują studiować, mieszkać w dostępnych mieszkaniach, chodzić na nie najdroższą kawę w mieście i budować tutaj swoje relacje, zderzać się, wymieniać, budować całą tą interaktywność, bo to właśnie ze zderzeń i z godzin przesiedzianych na ławce w parku publicznym bierze się wyobraźnia, z której bierze się przyszłość. Także ja myślę, że mamy duże powody do optymizmu, bo miasta, jak wiadomo, nie tylko wywołują największe katastrofy na świecie, bo pandemia jest zjawiskiem miejskim, hello, ale też są najlepszymi laboratoriami do zmian. Ja nie widzę powodów, żebyśmy z pesymizmem myśleli o tym, jakie będą miasta za lat 10 czy 20. Cudownie, ja się zapisuję, słuchaj, na to, kupuję to. Dzięki wielkie za to i za ten optymizm, bo my prowadzimy z Alkiem sporo rozmów i nie wszystkie pozwalają nam patrzeć z nadzieją w przyszłość, więc dzięki wielkie za tę rozmowę dziś. Bardzo proszę, ja dziękuję i powiem wam tak jak większość jakby pisarzy, nie chodzi o to, czy te wizje science fiction się wszystkie spełnią, chodzi o to, czy jakiś okruszek jednej z nich wpadnie i zakłóci nasz ekosystem na tyle, żeby spowodować zmianę. Ja myślę, że już kilka z nich wpadło w tym bardzo intensywnym roku, także ja dziękuję i życzę wam też miejskiego optymizmu. Dzięki. Dzięki.